Dzień dobry, Mateusz Skulski. Zapraszam na Środowy Obserwator. 4 mieszkania komunalne jeszcze przed świętami planuje sprzedać Słupski Ratusz. Wszystkie znajdują się w starej części miasta i nadają się do poważnego remontu. Ceny wywoławcze zaczynają się od 70 tysięcy złotych. 28-metrowe mieszkanie przy ulicy Solskiego 2 można kupić już za 80 tysięcy złotych. Cena wywoławcza niemal 30-metrowego mieszkania przy ulicy Armii Krajowej w kamienicy, przed którą się znajdujemy, to 70 tysięcy złotych. Ogromne, bo prawie 100-metrowe mieszkanie przy ulicy Tuwima 21C wystawione jest do sprzedaży za nieco ponad 164 tysiące złotych. Mniejsze, bo prawie 80-metrowe mieszkanie przy ulicy Szarych Szeregów 5 może zmienić właściciela za trochę ponad 150 tysięcy złotych. Nowi właściciele mieszkań muszą się jednak liczyć z dużymi kosztami remontów, bo wszystkie te mieszkania wymagają nakładów finansowych, bo są w złym stanie technicznym. Można zapytać, dlaczego miasto sprzedaje mieszkania komunalne, skoro jest spora liczba osób, które czekają na swoje przydziały w kolejce mieszkaniowej. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, miasto pozbywa się mieszkań w tych wspólnotach, gdzie ma tylko jedno lub dwa mieszkania. Sprzedaje także lokale te największe, na które nie ma chętnych, a to choćby z powodu wysokich kosztów utrzymania takiego mieszkania. Pozbywa się również tych mieszkań, których nie chcą potencjalni najemcy, a to właśnie dlatego, że koszty remontu ich są znaczne. Choć mieszkania są wystawione na sprzedaż, nie ma pewności, że znajdą swojego właściciela już w pierwszym przetargu, bo w pierwszym przetargu nikt nie był zainteresowany innymi lokalami komunalnymi, na przykład przy ulicy Konopnickiej 26, Żwirki i Wigury 2 czy Henryka Pobożnego 5. Te mieszkania w przyszłym roku najprawdopodobniej zostaną wystawione powtórnie do sprzedaży i do tej listy mieszkań, które będzie można kupić na wolnym rynku, dołączy mieszkanie przy ulicy Raszyńskiej 4, duże, bo ponad 100-metrowe. Jego cena wywoławcza to 240 tysięcy złotych. Miasto chce sprzedać kamienicę przy ulicy Jaracza. Pierwszy przetarg odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. W kolejce czeka już kolejna nieruchomość w centrum Słupska, kamienica przy ulicy Partyzantów, w której przez lata mieścił się ekonomik. Budynek przy ulicy Jaracza 28 już za kilka dni może zmienić właściciela, pod warunkiem, że potencjalny nabywca ma co najmniej 2 200 000 zł, bo tyle wynosi cena wywoławcza tej nieruchomości. Przygotowana do sprzedaży nieruchomość składa się z działki o powierzchni ponad 650 m2, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej prawie 800 m2. Jedną z kondygnacji jeszcze kilka lat temu zajmowała tam Straż Miejska. To pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Jeśli działka nie znajdzie tym razem nabywcy, miasto będzie ją chciało sprzedać ponownie w innym terminie. Nie jest to jedyna kamienica, którą będzie można kupić w mieście. Ratusz przygotowuje dokumenty, by opisać przetarg na kamienicę przy ulicy Partyzantów 24, gdzie przez lata mieścił się zespół szkół ekonomicznych, a konkretnie jego część dydaktyczna. Nie jest jeszcze znana cena wywoławcza tej nieruchomości. Miasto planuje ogłosić przetarg w przyszłym roku. Słupscy policjanci apelują do seniorów o czujność, aby podczas gorączki świątecznych przygotowań nie padli ofiarą oszustwa i nie stracili pieniędzy lub kosztowności. Zachęcają, by o wszystkich podejrzanych osobach, które kontaktują się z nimi osobiście lub telefonicznie, natychmiast informować funkcjonariuszy. Policjanci przestrzegają mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Apelują o czujność nie tylko do osób starszych, ale przede wszystkim do członków ich rodzin. Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach często występujących u osób starszych. Następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową. Często oprócz gotówki sprawcy nakłaniają osobę oszukiwaną do wydania im również wartościowej biżuterii. Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do udzielenia pożyczki, informuje on, że nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazania gotówki albo kosztowności innej osobie. Policjanci przestrzegają mieszkańców przed oszustami podającymi się nie tylko za wnuczka czy dalszego krewnego, ale również za policjanta, funkcjonariusza CBŚP lub CBA. Jak nie dać się oszukać?
Podejrzana jest następująca sytuacja. Osoba, która dzwoni, podaje się za naszego krewnego i mówi o nagłym zdarzeniu, na przykład o wypadku czy chorobie, a następnie prosi o pilne przekazanie pieniędzy osobie, która odwiedzi nas w jego imieniu. Trzeba też pamiętać, że zarówno policjanci, jak i przedstawiciele innych służb nigdy nie włączają mieszkańców do prowadzonych przez siebie akcji, nie proszą też o przekazanie pieniędzy. W przypadku, gdy przypuszczamy, że skontaktowała się z nami osoba, która może być oszustem, należy skontaktować się z bliskimi, a także powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie tylko lekcje w szkołach i wykłady na uczelniach odbywają się w sposób zdalny. Przez internet dyskutują także naukowcy. W trybie online odbyła się cykliczna ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Konferencja pedagogów na stałe wpisała się do kalendarza naukowego Słupskiej Uczelni. Co roku udział w niej biorą przedstawiciele świata nauki, a także praktycy, czyli nauczyciele, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. W tym roku konferencja miała zupełnie inny wymiar. Uczestnicy spotkania łączyli się ze sobą na platformie internetowej, a tematyka konferencji nawiązywała do obecnej sytuacji. Konferencja składała się z 5 sesji plenarnych dotyczących wirtualnego świata edukacji wobec współczesnych wyzwań, osoby nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, nowatorskich rozwiązań w edukacji, innowacyjnych projektów we wczesnej edukacji oraz pedagogicznych inspiracji w sytuacji COVID-19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Pomocy imienia Brata Alberta, schroniska, ogrzewalnie, mieszkanie chronione to instytucje i miejsca, gdzie szczególnie zimą pomoc mogą znaleźć osoby bezdomne. Jeśli widzimy osoby, które potrzebują pomocy, poinformujmy tych, którzy pomogą zapewnić im dach nad głową i ciepły kąt na noc. Wspierają nas w tym zakresie zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje miejskie i tu oczywiście dominującą rolę pełni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, niezmiennie zresztą. Tam jest sekcja do spraw osób bezdomnych i uchodźców. Jest to sekcja, gdzie tak naprawdę pracownicy dedykowani są wyłącznie osobom z niepełnosprawnością, ale bezdomnością przede wszystkim. Także szanowni państwo, jeżeli są osoby, które stwierdzicie, że wymagają takiego wsparcia, to oczywiście odsyłamy do miejskiego ośrodka, bo wszystko zależy od tego, jakiej pomocy ta dana osoba oczekuje i potrzebuje. Aż 6 medali z Mistrzostw Polski 15-latków w Łodzi i 17-18-latków w Lublinie przywieźli zawodnicy słupskiego skalara. Wiktoria Palicka zdobyła 5 krążków, Adam Olejnik dołożył 6 medal. 14-letnia Wiktoria Palicka, która już od 9 lat jest pływaczką Towarzystwa Pływackiego Skalar, wywalczyła w Łodzi srebrne medale na 200 metrów stylem grzbietowym, 200 metrów stylem zmiennym, 100 metrów stylem grzbietowym oraz brązowe krążki na 100 metrów stylem zmiennym i stylem grzbietowym, przy okazji ustanawiając kilka rekordów województwa pomorskiego. Dodatkowo jest rekordzistką w liczbie medali zdobytych przez zawodniczki na tych zawodach. Wynik na 200 metrów stylem grzbietowym, jest to drugi wynik w Europie wśród juniorów, także napawa wielkim optymizmem i zachęca do wytężonej pracy w przyszłym sezonie. Nie ma z nami tutaj Adama Olejnika, który rywalizował z 17-18-latkami jako rocznik młodszy i również zdobył brązowy medal, także na chwilę obecną mamy 6 medali dla Słupska. Jedziemy jeszcze na kolejne mistrzostwa w czwartek. Wśród 14-latków dwóch zawodników będzie rywalizowało z najlepszymi w Polsce o medale. Miejmy nadzieję, że tym razem będą złote. Kolejny sukces z Wiktorii Palickiej to efekt ciężkiej pracy zarówno szkoleniowców, jak i samej zawodniczki, która intensywnie trenuje niemal każdego dnia. Codziennie z rana i po południu, w soboty raz dziennie i w niedzielę mogę odpocząć. I do tego mam jeszcze zajęcia na siłowni, 2-3 razy w tygodniu. Jak podkreśla trener Maciej Kowalewski, zawodnicy Skalara osiągnęli dobre wyniki mimo trudnych warunków. Wiosną i latem treningi odbywały się na lądzie, a dopiero z początkiem roku szkolnego młodzi pływacy mogli ponownie rozwijać swoje umiejętności w wodzie. Trwa konkurs na najpiękniejsze iluminacje w Ustce. Mieszkańcy sami mogą zgłaszać swoich faworytów. W Ustce czuć świąteczną atmosferę od paru tygodni. Na ulicach kurortu można podziwiać świąteczne iluminacje. Także mieszkańcy przyozdabiają swoje posesje. A ich pomysłowe świąteczne kompozycje mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ustecki Ratusz. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy zasady konkursu. Odbywa się on w dwóch kategoriach.
czyli ozdabiamy budynki w zabudowie jednorodzinnej, domki, lub druga kategoria to są balkony, lodzie, wnęki balkonowe. W każdej z tych kategorii przygotowane są dla zwycięzców nagrody finansowe i w tym roku znacznie podnieśliśmy ich wartość. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają po 1500 zł, za drugie miejsce można otrzymać 800 zł, a za trzecie 400 zł. Jury konkursowe będzie oceniało dekoracje między 19 grudnia a 6 stycznia. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoich faworytów sami. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 grudnia. Głównym celem tego konkursu jest stworzenie radosnego, świątecznego nastroju w mieście, miejskie iluminacje, jak każdego roku, także i w tym roku zostały wzbogacone o nowe elementy, ale bez Państwa nie uda nam się zbudować tej fajnej, świątecznej atmosfery, także serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Informacją z Ustki kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Na jutrzejsze zapraszam w imieniu Małgorzaty Maciejuk. Nasze wiadomości dostępne są na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.